Z nami Filip Matczak, zawodnik Asseco Gdynia. Filip, tak naprawdę dzisiaj widzieliśmy dwa oblicza drużyny Asseco Gdynia. Pierwsze, kiedy wam szło, i drugie w końcówce meczu, kiedy no wyraźnie wam nie szło. Oddaliście 5 rzutów za 3 punkty z rzędu, żaden nie wpadł. Przemek Frasunkiewicz miał szansę na zwycięstwo, na doprowadzenie do zwycięstwa, nie trafił z wolnej pozycji. Co tak naprawdę stało się w waszych głowach po zmianie stron, że widzieliśmy zupełnie inną drużynę? Po prostu, że staliśmy grać swoją koszykówkę w drugiej połowie, popełnialiśmy proste błędy, daliśmy zebrać naprawdę dużo piłek AZS-owi w ataku, bo mieli ich aż 18, gdzie to jest naprawdę duża liczba zbiórek ofensywnych, a my byliśmy nieskuteczni, oddawaliśmy rzuty za 3, które nam nie wpadały, no i ten wynik tak naprawdę nam uciekał, AZS się zbliżał cały czas, no a końcówka była jaka była, Przemek miał otwarty rzut, nie trafił, no. Każdy mógł mieć taką sytuację, żeby oddać rzut z czystej pozycji i nie trafić go. No a w dogrywce po prostu to samo, co było w drugiej połowie. No, to samo, tak samo graliśmy w tej dogrywce, jak w drugiej połowie. No, zabrakło nam po prostu może tej agresywności, tego zestawienia i skuteczności w ataku, gdzie powinniśmy bardziej grać pod kosz. Wiele osób twierdzi, że Asseco dzisiejszego meczu nie mogło przegrać, a AZS tego meczu nie mógł wygrać. No, w końcówce regulaminowego czasu gry Krzysztof Szubarga uciekł wam w obronie, faulowaliście Krzyśka, ten doprowadził do dogrywki. Czy liczyliście bardziej, że będzie tu rzut za 3, czy spodziewaliście się tego, że zawodnik może wejść pod kosz? Znaczy, no, spodziewaliśmy się wszystkiego, no, mógł to być rzut za 3 i mogła to być penetracja, no i tak jak wyszło, no, akurat w przypadku Krzyśka, no, zrobił akcję 2+1, trafił osobisty, no i był remis. Dziękujemy serdecznie, naszym rozmówcą był Filip Matczak, zawodnik Asseco Gdynia.